Piąta kolejka Mrozowskiej Ligi Szóstek dobiegła końca. Pogoda nas nie rozpieszczała i dlatego dzisiaj w naszym studiu meczowym, takim bardziej pokojowym, bardziej takim wyrafinowanym, nazwij to dobrze, Krzysztof? Rodzinnym. No niech tak będzie. Dzisiaj w nieco dziennych warunkach, spowodowanych przez warunki deszczowe w czasie piątej kolejki. Niektóre drużyny w niesamowicie trudnych warunkach rywalizowały, ale tutaj nikt nie złożył broni. Tutaj była walka w deszczu, w wietrze, prawie że śniegu. I zaczynamy podsumowanie tej piątej kolejki, a dodajmy, że to jest już podsumowanie piątej kolejki, które jest już za półmetkiem, czyli jesteśmy bliżej niż dalej końca. I zaczynamy od drugiej ligi. Zaczniemy od meczu Coco Jumbo, Banana Team. No, Banana Team jeszcze bez punktów. Coco Jumbo już troszeczkę tych punktów zdobyli. Po pierwszych 15 minutach myśleliśmy, że tutaj mogą być pierwsze punkty bananowców. No właśnie, tak. Po pierwszych 15 minutach wyglądało na to, że Banana Team czym dalej w mecz, to będzie sobie radziła lepiej. No ale właśnie po 15 minutach chyba to zgasło, ta wiara, czy te umiejętności, nie wiem jak to nazwać. Ciężko coś powiedzieć. Być może drużyna Coco Jumbo długo wchodziła w ten mecz i dlatego tak to wyglądało. Aczkolwiek zapytałeś mnie tydzień temu, czy sądzisz, że Banana Team zdobędzie 3 punkty. Powiedziałem, że czekamy i właśnie myślałem, że ten mecz, patrząc na te pierwsze 15 minut, myślałem, że ten mecz to będzie ten, w którym te 3 punkty dopiszemy do drużyny Banana. No niestety. Przypomnijmy, że w 13 minucie za sprawą Karola Waneckiego wyszli na prowadzenie, prezentowali się naprawdę dobrze, no ale później do głosu doszli Coco Jumbo, a w zasadzie Maciej Czerwiński, wspomagany Dawidem Dziugiem. Maciej Czerwiński zagrał fantastyczny mecz tego dnia w drużynie Coco Jumbo. Zgadza się, no nic dodać, nic ująć. Tak jak po tych 15 minutach, po tych 20 minutach, jak złapali, nazwijmy to, swój rytm zawodnicy Coco Jumbo, no to już nie odpuścili. Widać trochę, że też było w tym meczu takiej, ja bym powiedział, nawiązki derbów. Nie wiem, czy to były derby, ale troszeczkę to się dało odczuć, że to taka była walka troszeczkę na udowodnienie sobie. No i chyba właśnie, znaczy być może po tych 15 minutach Banana Team to zrobiła, że chciała udowodnić, że są lepsi, i razem z tym poszedł wynik, poszły bramki. No i tyle chyba, jeśli chodzi o ten mecz. No dokładnie, no to podsumujmy. Banana Team dalej z wynikiem zeropunktowym, ale to co powiedział Tomek Gołaski z rozmowie przedmeczowej, że oni to, ich drużyna jest projektem długofalowym, że to dopiero ma zaprocentować może na wiosnę, może za rok. No i po tych pierwszych 15 minutach, gdzie ten mecz naprawdę w ich wykonaniu był dobry, gdzie ja myślałem, że w serio to będą pierwsze punkty, więc można powiedzieć, że tak, że wyciągają wnioski, że jednak robią ten progres do przodu. Tak, tak, zgadza się. W porównaniu z 4 kolejkami do tyłu, jak najbardziej. Tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć udział w tym meczu Dawida Dziugła. Myślę, że też, chociaż Dawid trzyma równy poziom, jeśli chodzi o swoje mecze, nie schodzi poniżej jakiejś tam linii. No ale w tym meczu dało się zauważyć, że był pomocny bardzo drużynie. Przy właśnie Macieju Czerwińskim to on tutaj też grał główną rolę, nazwijmy to. Oczywiście nie ujmujemy też zawodnikom pozostałym drużyny Coco Jumbo. Wiadomo, musi to być kolektyw. No tyle. Coco Jumbo, Banana Team 5-1. Coco Jumbo po półmetku, a w zasadzie już nawet więcej. 9 punktów na swoim koncie. Jesteś zaskoczony ich wynikiem, czy jednak myślałeś, że więcej punktów zdobędą w tej pierwszej części sezonu? Powiem szczerze, przed sezonem myślałem, że więcej. A teraz moje zdanie jest takie, że jest to adekwatne do tego, co prezentują na boisku. Drugi mecz, Young Boys grał z Płomieniem Truszczyn. Niezwykle ciekawie nam się zapowiadało, to ten mecz niezwykle się zapowiadał. Nawet dużo przed meczem o nim rozmawialiśmy tutaj we dwóch, nawet mały zakład poszedł. Ale nie podamy szczegółów. W każdym bądź razie Płomień Truszczyn zdobywa kolejne bardzo pewne punkty. Wygrywa 6-1. Chyba spodziewaliśmy się, że bardziej postawią się Young Boysi. Tak. Poszedł mały zakład, jeszcze zacznę od tego. I dlatego też przyglądałem się mocno temu meczowi. No i się rozczarowałem, jeśli chodzi o drużynę Young Boysów. Jestem skłonny powiedzieć, że
No tutaj tak, nie mieliśmy Juriego Podchawskiego, czy jak tam się to czyta. Myślę, że to była kluczowa postać, której zabrakło w drużynie Young Boysów. Jeszcze ten początek, chyba zawsze te początki są jeszcze w miarę wyrównane, a potem ktoś komuś odjeżdża, jeżeli końcowy wynik jest duży, ale tutaj wydaje mi się, że odegrała kadra Young Boysów, że nie dała rady postawić się Płomieniowi. Dużo błędów, mało krycia w defensywie, zawodnicy Płomienia Truszczyn robili co chcieli tak naprawdę. Do tego mam uwagi do Kuby Brzozowskiego w bramce. No też, to nie był jego dobry mecz. Wyprowadzenia piłki, może tylko na razie tylko to powiem, jeśli o niego chodzi. No i chyba to też, począwszy od bramkarza, poprzez zawodników w polu, to wszystko nie wyglądało dobrze. Natomiast Płomień Truszczyn, ale mam fajną litanię, tak? Natomiast Płomień Truszczyn, no tutaj fajnie to wszystko wyglądało u Kacpra Witkowskiego, tak? No tak, to było i następne pytanie było, że tutaj liderami Płomienia w tym meczu był Karol Antosiewicz i Kacper Witkowski. I Kacper Witkowski wyrósł chyba no już na takiego murowanego lidera tej drużyny, który tutaj całą grę organizuje, całą grę ciągnie, to przez niego jest większość akcji i on zdobywa najwięcej tych goli, więc już taki 100% lider zespołu. Tak, to widać, że dobra gra idzie w parze z bramkami, albo odwrotnie. No ale on robił różnicę. Robił przewagę, rozgrywał, strzelał. Co tu więcej powiedzieć? To chyba tyle. Płomień Truszczyn liderem po tych 5 kolejkach. 15 punktów zdobyte. Bilans bramkowy na plus 24. No naprawdę weszli w pierwszą część sezonu z kopyta. Jeśli utrzymają taką formę w drugiej części sezonu, no to widzimy ich na wiosnę w pierwszej lidze. No właśnie, ale czekamy, tak jak mówiliśmy wcześniej, na te mecze z czołówką. Tak jest. A odnośnie meczów czołówki, no to następny mecz Rzeźnia Siedlecka grała z WKS-em. No tutaj było nieprawdopodobne te emocje, które tam się tutaj wydarzyły. Od czego może zaczniemy? Od tego może, że w Rzeźni kolejny doskonały mecz Aleksandra Potockiego. Mimo, że w pierwszej połowie, to co komentowaliśmy, nie wykorzystał tych kilku sytuacji, tych strzałów niecelnych, oddał trochę za dużo, ostatecznie jednak bohaterem został z Rzeźni, strzela 4 bramki, przy 5 on asystuje. Więc jeśli Rzeźnia strzela bramki, to albo robi to Potocki, albo on podaje. Tak. Tak. To był najlepszy zawodnik. Nie wiem, czy nie i na boisku w tym meczu. Drużyna Rzeźni, może inaczej, cały ten mecz, to ja bym nazwał, był bardzo szarpany. Moje wrażenie jest takie, że jedni przestraszyli się drugich, chyba nie też był to mecz kolejki, chyba nie podnieśli... Z respektem podeszli jedni do drugich. Oni naprawdę na początkowe minuty chcieli wybadać się, bo chociaż komentowaliśmy tutaj i było wybadać się, ale z drugiej strony też łatwo stwarzali sytuacje bramkowe też. Tych sytuacji w pierwszej połowie było mnóstwo. Do tego dążę. Nie było krycia, nie było gry w defensywie, była wymiana ciosów, chyba stąd też, do tego była bardzo nieskuteczność, bo właśnie nie było gry defensywnej, sytuacja z sytuacją, ale jedni i drudzy marnowali te swoje szanse naprawdę dużo. Druga część spotkania, no i w końcu Rzeźnia odskoczyła. No właśnie, też mnie to dziwi, jak to się stało trochę, powiem szczerze. Oleg Potocki po indywidualnych akcjach. Tak, tak, no właśnie, indywidualne akcje i dokładne podania, aczkolwiek i kilka jeszcze wcześniej było jego bardzo dokładnych też podań do kolegów, którzy marnowali w sytuacjach 100%, ale koniec końców, tak jak mówisz, odjechali na 2 bramki. No i później to, co się stało, to jest nieprawdopodobne. Skrócimy 5-3, Siedlecka Rzeźnia prowadzi. W 48 minucie jeszcze na niekorzyść WKS-u żółta kartka dla Stryczyńskiego, a minutę później jeszcze dla Borocińskiego. No i jak to się stało, że ten mecz skończył się 5-5? Ja do tej pory nie wiem. Myślę, że to muszą nam odpowiedzieć zawodnicy, przede wszystkim Rzeźni. Na to muszą nam odpowiedzieć. Być może też nie wiedzą. Ale wygląda na to, że mieli wynik, była końcówka, a oni tutaj szli na całego nadal. Do tego też Śledziewski, tak, w drużynie WKS-u. Ale co Śledziewski? Strzelił tą bramkę.
Nie, Szydłowski strzelił ostatnio, a Szydłowski, a Madziar przedostatnią. Szydłowski właśnie, myślę, że taka umiejętność znalezienia się w polu karnym, bo tam bramkarz to odbił tą piłkę, chyba mu tam Igor Madziar wybił. No i podał do Śledziewskiego, który tam sobie stał akurat właśnie tam, po prawej stronie boiska. No i właśnie mówię o tej umiejętności, że znalezienia się w tej sytuacji. O chyba takie chyba doświadczenie, bo wiemy, że to jest tak. Starszy zawodnik. Ale też trzeba docenić cały zespół, że oni się nie poddali do samego końca, że oni do ostatnich sekund walczyli, mimo że to wydawało się nieprawdopodobne i udało im się, doprowadzili do tego remisu i zdobywają cenny punkt. To jest bardzo cenny punkt, więc tutaj trzeba docenić cały zespół WKS-u w tym spotkaniu, że oni do końca wierzyli. Znaczy myślę, że to był mecz tego gatunku, że wygrany tego meczu by odjechał pozostałej części tabeli, tej dolnej części tabeli, a tak WKS i Siedlecka Rzeźnia po 10 punktów, 3 punkty bodajże straty, jak dobrze pamiętam, do Promila i do tak, Kuszyna. 10 punktów Rzeźnia, 10 punktów WKS. I nadal są grze, dlatego myślę, że ta determinacja to samoistna chyba była, no albo odjadą nam wszyscy, albo zrobimy remis w tym meczu. I zrobili remis 5-5 WKS z Siedlecką Rzeźnią i następny mecz, i to już ostatni naszej drugiej ligi tego dnia. Orzeł Sielce, Wiatra Mrozy w pierwszej połowie. No, fajne spotkanie, 1-1, dużo sytuacji, walki, ciężkie warunki atmosferyczne. No, to wszystko fajnie, wszystko ze sobą grało. Prawdziwa angielska pogoda, angielski mecz. 1-1 w drugiej części spotkania. No, już tutaj Siedlczanie pokazali tą swoją lepszą twarz. Czy lepszą, to ja bym podyskutował, bo pytanie, czy Wiatra po prostu sił nie opadła i czy nie wkradła się taka właśnie, złe będzie słowo, ale rozluźnienie, że po prostu stracili koncentrację w tym meczu. Oczywiście nie można ująć nic w drużynie Orła, zrobili swoje, wygrali. No i muszą się cieszyć, ale mnie ten mecz ogólnie z obu stron nie przekonuje do lepszej gry. Tyle chyba na ten temat. Ciężko bardzo było grać w tym meczu, te warunki były takie, że te piłki cały czas gdzieś tam odskakiwały, gdzieś tam się bardzo śliska nawierzchnia, śliska piłka. Naprawdę to nie było łatwe tutaj poruszać się na naszym szóstkowym boisku. Daniel Kozak bohaterem, najlepszym zawodnikiem może o tak w tym meczu, ale dobrze też zaprezentował się Michał Lewicki, Damian Matuła czy Piotr Młynarz z drużyny Orła. No i Orzeł zdobywa te kolejne punkty. No i podsumujmy ich też może po tych 5 kolejkach, mają ich 9. Czy myślisz, że stać ich jeszcze na nawiązanie walki o podium? No, czy te 6 punktów straty to już jest za dużo? Myślę, że nie będę wybiegał za mocno w przyszłość, ale na pewno cenne punkty i dają nadal nadzieję na podium drugiej ligi, bo bez tych 3 punktów by było naprawdę ciężko. Także no sami chyba muszą wiedzieć, poprawić tą grę, żeby dogonić, nawiązać walkę z czołówką. Tak jest. No i to by było na tyle w podsumowaniu, a może jeszcze jedno zdanie o Oldboyach Wiatry, którzy zdobyli 3 punkty dopiero po tych pierwszych 5 meczach i jak sami jednogłośnie mówią, bo zagrają w zasadzie cały czas w tym samym składzie, no są lekko delikatnie starsi jak co roku, ale u nich to już, u nas już nie ma tutaj większego znaczenia, rok w tą czy w tą, ale w tym roku druga liga jest bardzo mocna, jest dużo mocniejsza niż poprzednie edycje, gdzie spokojnie tutaj mogliśmy sobie tych punktów uzbierać dużo więcej. Tak, rozmawiałem z niejedną drużyną i to samo mówią, że nawet na przykładzie Oldboyów mieli wyniki zdecydowanie lepsze niż mają teraz, w składzie jak zawsze różnym, ale summa summarum osiągali lepsze wyniki, a tutaj jest problem ze zdobywaniem punktów. Także druga liga jest, idzie w górę, jest mocniejsza w stosunku do poprzednich sezonów i to cieszy. I oby tak było w drugiej części tego sezonu, a teraz już kończymy podsumowanie drugiej ligi, 5 kolejki Mrozowskiej Ligi Szóstek. Zapraszamy do naszego studia na kolejne relacje, a my widzimy się na podsumowaniu pierwszej ligi. Do usłyszenia, do zobaczenia.